27. rocznicę śmierci Mariana Bublewicza, legendy polskich rajdów, w inkubatorze przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju przygotowano wystawę historycznych fotografii udostępnionych przez jego rodzinę i przyjaciół. Dzisiaj mija już 27. rocznica tragicznego wypadku Mariana Bublewicza, naszego mistrza rajdowego, wzoru do naśladowania. Tak naprawdę nasza taka gwiazda, dzięki której pokochaliśmy ten sport. Dzisiejsze wydarzenie tutaj w inkubatorze jest współorganizowane przez gminę Lądek-Zdrój, inkubator przedsiębiorczości oraz grupę rajdowa Kotlina. Po raz kolejny, drugi raz udało się stworzyć wystawę zdjęć, historycznych zdjęć Mariana Bublewicza, które zostały udostępnione nam przez rodzinę, znajomych, przyjaciół. Jest nam niezmiernie miło, że tą wystawę będziemy mogli mieć tutaj u siebie przez około 3 tygodnie. Będzie ona tutaj widoczna dla wszystkich gości przybywających na liczne wydarzenia, które się odbędą w najbliższym czasie. Dzisiaj zrobiliśmy to wydarzenie tak bardziej skromnie. W zeszłym roku mieliśmy tutaj zorganizowany przejazd pamięci. W tym roku ze względów technicznych i prywatnych nie udało się go zorganizować, ale chcąc uczcić pamięć o wielkim mistrzu, poza wystawą, którą tutaj dzisiaj otwieramy tak naprawdę, udamy się również za chwileczkę pod obelisk, gdzie zapalimy znicze i położymy kwiaty. Inkubatorze po raz kolejny poruszamy wątek, współpracujemy w zakresie rajdowego klimatu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była dla nas spotkaniem samochodów rajdowych, różnego rodzaju przejazdy na terenie inkubatora. Teraz stworzyliśmy wystawę ku pamięci Mariana Bublewicza. Wątek, który jest bardzo mocno z tym miastem związany. Staramy się, aby na tym inkubatorze ta rajdowa rodzina się zbierała i mogła razem uczcić pamięci jednego z najlepszych rajdowych kierowców w Polsce. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie początkiem zainspirowana do tego, żeby tutaj się spotkać, zobaczyć i oglądnąć to, co prezentujemy. Szanowni Państwo, gromadzimy się tutaj pod pomnikiem Mariana Bublewicza w naszej gminie Lądek-Zdrój. Zawsze pamiętamy o nim, dbamy o to miejsce, w którym doszło do tego tragicznego zdarzenia. Dzisiaj wraz z samorządowcami, jak i grupą, która przybyła tutaj na miejsce, aby uczcić pamięć świętej pamięci Mariana Bublewicza, chcieliśmy złożyć wieniec oraz zapalić znicz. Myślę, że był to wyjątkowy człowiek i zasługuje na szacunek. Chcielibyśmy, aby to miejsce zawsze wyglądało tak, jak wygląda to w chwili obecnej, czyli wszyscy sportowcy, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy chcą uczcić pamięć Mariana Bublewicza, mogli zrobić to z godnością. Pamiętam dzień wypadku, bardzo zapadł mi on w pamięci i można powiedzieć, że od tej pory bardzo zacząłem się interesować rajdami, włącznie z wyjazdami na nie. Marian Bublewicz z opowieści wielu ludzi był ciepłą osobą, taką otwartą, uśmiechniętą z tego, co widzimy z różnych materiałów prasowych. Godną naśladowania za swój upór przede wszystkim i dążenie do celu na 100%. Poprzez to zjednał sobie w wielu pokoleniach już fanów. Między innymi mamy tu taką grupę ścisłą ludzi, którzy budują jego repliki, jak Marek Suder, Marcin Kozłowski, Rafał Burcztet. Repliki samochodów jego rajdowych z całą otoczką, włącznie z samochodami serwisowymi, z ubiorami. Między innymi ten jeden z ubiorów mam na sobie. Poprzez te, wydaje mi się, takie i nie tylko rzeczy, staramy się kultywować pamięć o Marianie. Tym gestem uczczono pamięć znakomitego kierowcy rajdowego Mariana Bublewicza. Na zawsze pozostanie w pamięci kolegów i kibiców, dla których jest wzorem do naśladowania.